Do Warszawy z Kazachstanu przyleciało dziś 15 dzieci. To potomkowie polskich zesłańców z lat 30. i 40. Akcja Wakacje dla małych Kresowian organizowana jest po raz czwarty. Dzieci wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Polski poznawać będą nasz kraj oraz język ojczysty. Na warszawskim Okęciu wylądował samolot z grupą 15 dzieci z Kazachstanu. To potomkowie naszych rodaków, mówi organizator akcji Wakacje dla małych Kresowian, poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Gryglas. Tym razem sięgamy trochę dalej do Kazachstanu właśnie. Chcemy pokazać im Polskę, chcemy pokazać im Polaków, chcemy, żeby kiedyś tu wróciły. Dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat to pierwsza wizyta w Polsce, mówi opiekunka grupy Leonida Zadrożna. Żeby dzieci nasze zobaczyli Warszawę, co to tak, jaki to jest piękny kraj. Dzieci duże zadowolone, że przyjechali, że oni pobaczyć takie rodziny swoich dziadków. Dzieci to uczniowie Domu Polskiego w Pierwomajce w Kazachstanie, podkreśla nauczyciel języka polskiego w Domu Polskim Jerzy Heresztyn. Warunki życia w miejscowości założonej przez Polaków są bardzo trudne. W okresie letnim temperatury są bardzo, bardzo wysokie. W okresie zimy spadają do minus 40-50 stopni. Na zajęcia w Domu Polskim w Pierwomajce dzieci przychodzą dzieci polskie, ale również te, które mieszkają tam w stepie, ponieważ sama Pierwomajka położona jest dosyć daleko od przejezdnej drogi. Jest to miejscowość położona w stepie. W czasie tygodniowego pobytu razem z dziećmi z Domu Samotnej Matki w Warszawie poznawać będą stolicę. Będzie wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, będą na Zamku Królewskim, odwiedzą także w Pałacu Pana Prezydenta, będą w Sejmie, no ale będzie też zabawa, bo w końcu to są wakacje, więc będzie park linowy. Na zakończenie pobytu zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o Warszawie z nagrodami. Wakacje dla dzieci z Kresów organizowane są od 2016 roku.